Cześć, witam Cię na kanale Bój do Beauty. Cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną. Ja Cię dzisiaj witam bez makijażu, ponieważ chciałabym porozmawiać z Tobą o pielęgnacji twarzy przed makijażem, jak przygotować tą skórę w profesjonalny sposób i zaczniemy sobie tak naprawdę od przygotowania skóry już tydzień przed makijażem. To nie będzie tak naprawdę przygotowanie skóry pod makijaż taki dzienny, który wykonujemy sobie na co dzień, ale będzie to przygotowanie profesjonalne naszej skóry pod to, aby makijaż nam się pięknie trzymał w dniu, w którym na przykład idziemy na wesele albo na przykład jest to dzień naszego ślubu. Także to będzie taka pielęgnacja, jaką też zalecam moim klientkom, kiedy maluję je na jakieś konkretne okazje. Jeżeli jesteście ciekawe, jak to wygląda, to zapraszam Was do oglądania. Prawda jest taka, że pielęgnacja naszej skóry pod makijaż zaczyna się już, no powiedzmy, tydzień wcześniej. Ja zazwyczaj odradzam opalanie się na słońcu, czy też opalanie się na solarium, ponieważ nasza skóra będzie miała rozszerzone pory, będzie zaczerwieniona, ona niestety będzie taka czerwona, rozgrzana i często właśnie te produkty do makijażu później gorzej się na tej twarzy natrzymają. Dlatego po pierwsze odradzam opalanie twarzy przed makijażem. Co najmniej, tak, to jeżeli chodzi o opalanie, to nawet takie bym powiedziała 2 tygodnie. Chronimy naszą twarz. Ona po prostu będzie gorzej wyglądać z tym makijażem. Już nie wspomnę o tym, że ciężko będzie nam dobrać podkład, kiedy ta twarz będzie taka, wiecie, spieczona. Także to sobie darujemy. Jeżeli mamy ciało trochę ciemniejsze, tak jak widać ja, to spokojnie makijażystka sobie z tym poradzi. Ale oczywiście Wy też musicie o tym pamiętać. Jeżeli nie opalacie twarzy, no to podkład gdzieś tam ton, 2 tony ciemniejsze i spokojnie damy radę to wyrównać. Druga rzecz, to nie wykonujemy jakichś inwazyjnych zabiegów na twarz. No tydzień przed, bym powiedziała, nie wykonujemy żadnych kwasów, ponieważ kwasy zazwyczaj zaczynają nam, że tak powiem, pokazywać efekty na naszej skórze około tydzień po. Czyli ta twarz zaczyna nam się spinać, robi się nam taka maska, ta skóra zaczyna nam schodzić, więc jak chcemy sobie zrobić makijaż z takimi skórkami, no to może to wyglądać lekko dramatycznie, także unikamy właśnie kremów też z retinolem, nie wykonujemy jakichś takich mocnych, gruboziarnistych peelingów, które mogą nam podrażnić naszą cerę. Generalnie stosujemy taką pielęgnację, jaką stosujemy zazwyczaj i oczywiście przykładamy się do tego trochę bardziej, także codziennie przez tydzień ta pielęgnacja musi się składać z porządnego demakijażu, oczyszczania, peelingowania. Tu bym powiedziała, że peeling raz w tygodniu. I ja jeszcze Wam dzisiaj pokażę taki peeling enzymatyczny, który u siebie będę stosować jeszcze przed makijażem. Co jeszcze? Oczywiście tonizacja, chodzimy wcześniej spać, pijemy dużo wody, unikamy dużej ilości soli, cukru i ostrych rzeczy. No po soli wiadomo, trochę może nam się woda gdzieś tam zgromadzić, więc będzie to widoczne na twarzy. Wysypiamy się tak, żebyśmy nie miały ciemnych, ani takich napuchniętych tej okolicy pod oczami. Ostre potrawy, które mogą czasami wywołać gdzieś tam nam zmiany na skórze. Także w tym okresie, tydzień przed, powstrzymujemy się przed tym. Staramy się po prostu pić dużo wody, nawadniać się, wysypiać i unikać soli i cukru. Uwaga z opalaniem natryskowym, szczególnie to do dziewczyn, które wykonują sobie makijaż okolicznościowy, taki właśnie przed ślubem. Często jest tak, że idziemy sobie na opalanie natryskowe. Pamiętajcie, żeby nie pozwolić sobie użyć tego opalania natryskowego na twarz. Miałam kilka razy taką sytuację, że była dziewczyna na próbie makijażu ślubnego i było naprawdę fajnie, wszystko dopasowane, podkład, kolor podkładu ok. W momencie, kiedy przyszłam w dniu makijażu, w dniu ślubu, to okazało się, że cała skóra jest, nie wiem jakiego koloru, ja bym to nazwała, że ona była pomarańczowa, a do tego jeszcze w każdym miejscu, gdzie mamy pory, był ten samoopalacz tak naprawdę, bo to jest samoopalacz, był wciśnięty w te pory, więc to wyglądało tak, jakby dziewczyna miała kropki na twarzy, albo po prostu jakby była brudna. No i jak tu teraz dobrać w ogóle kolor podkładu? Co tu zrobić? Czy najlepiej teraz wykonać jakiś mocny peeling? A co jak ta twarz się podrażni? Także jeżeli chodzi o opalanie natryskowe, jak najbardziej, natomiast unikać okolicy twarzy. Makijażystka Wam wszystko doradzi, dobierze Wam kolor podkładu, Wy też sobie z tym poradzicie. Także na spokojnie. Dobrze, mamy już tą pielęgnację taką tydzień przed, także przejdziemy sobie teraz już do pielęgnacji, jaką będziemy wykonywać w dniu dzisiejszym. Dajmy na to, że mamy imprezę o 12, może to być na przykład ślub i przygotowujemy sobie już swoją cerę z rana. Dajmy na to, że jest godzinka 8 i od czego sobie zaczynamy?
Ja sobie zacznę od takiego żelu oczyszczającego. To jest taki Physio Żel, kupiłam go w aptece, codzienne nawilżanie, żel do mycia twarzy i on jest do skóry wrażliwej i suchej, więc raczej nam krzywdy nie powinien zrobić. Nakładamy sobie na rączkę, rozprowadzamy w dłoniach i zaczynamy sobie masaż skóry. Dokładnie. Tutaj też się skupmy przy oczach, bo tutaj niestety często nam wychodzą jakieś śpioszki, także nie pomijamy tej okolicy. Musimy zmyć całe sebum, które gdzieś nam się nagromadziło w ciągu nocy. Ja właśnie lubię taką pielęgnację sobie wykonywać bezpośrednio przed makijażem, ponieważ moja skóra wtedy jest taka mięciutka, wiecie, ona wszystko pięknie wchłonęła. Nie lubię nakładać makijażu wtedy, kiedy pielęgnacja była gdzieś tam w odległym czasie, ponieważ ta skóra nie jest, wiecie, taka pobudzona do tego, żeby przyjmować cały makijaż. Ona nie jest taka miękka, jest już taka trochę, ja bym powiedziała, że ona tak się zamyka, więc ona nie będzie nam tego wszystkiego tak dobrze przyjmować. Najlepiej tą pielęgnację wykonać właśnie bezpośrednio przed nałożeniem makijażu. Dobrze. U mnie już żel nałożony. Teraz sobie to zmywam ręczniczkiem dedykowanym tylko do mojej twarzy. Pamiętajmy tutaj też przy włosach wszystko sobie dobrze przygotować, tak żeby tutaj nie zastać jeszcze makijażu z dnia poprzedniego. Uszy też, bo uszy też będziemy malować. No i oczywiście szyja. Moja twarz już jest oczyszczona, zmyłam sobie to ręczniczkiem i teraz odsączam jednorazowym ręcznikiem. Uwielbiam to uczucie tej oczyszczonej skóry. Teraz sobie użyję toniku, żeby stonizować cerę, przywrócić naturalne pH, czyli kwasowe. Tutaj mam tonik Sylveco do twarzy, on jest hibiskusowy i ma w sobie też aloes, więc zrobi nam właśnie takie ukojenie twarzy. To jest ważne, żeby ta skóra była właśnie taka wyciszona, wygaszona przed makijażem, tak żeby ona nam tam nie była zbytnio reaktywna. I nakładam sobie rączkami, tak żeby już nie trzeć dodatkowo takimi wacikami. Nie polecam tych wacików. I przychodzę do kolejnej części. Teraz zrobimy sobie peeling enzymatyczny. On nam właśnie złuszczy ten nasz stary nagromadzony naskórek. Sprawi, że ta skóra będzie gładziutka, miękka, nie będzie miały suchych skórek, które później bardzo nieestetycznie wyglądają na makijażu, na twarzy pomalowanej już. Także skórę sobie najpierw oczyścimy i złuszczymy. Takim delikatnym, oczywiście ten peeling musi być przez Was sprawdzony. Taki peeling, który spowoduje wysypu na Waszej twarzy. Dzień nakładania już tej pielęgnacji to nie jest czas, kiedy testujemy sobie nowe kosmetyki. To muszą być sprawdzone kosmetyki, których używamy na co dzień i nie robią nam krzywdy na twarzy. I też takimi okrężnymi ruchami wykonujemy sobie ten peeling. Tutaj szczególnie też, tutaj nam się lubią robić takie suche skóreczki. Nos. Oczyszczamy sobie dokładnie ten nosek. I tutaj też tak właśnie lubią nam się suche skórki pojawić. Ja już szyi sobie nie będę peelingować tym peelingiem, ponieważ mam na sobie samoopalacz i nie chcę go sobie już zmywać. Aż jeszcze tak wracając do tematu samoopalacza, jak jeszcze nie widziałyście na moim kanale filmiku z nakładania samoopalacza, to oczywiście zapraszam Was do niego.
Tutaj też pod brwiami często zauważam, że są suche skórki i szczególnie o tutaj. To jest to miejsce, które często jest suche i po prostu podkład się tu zatrzymuje. Peeling mamy wykonany, przy okazji zrobiłyśmy sobie też masaż twarzy i zmywamy teraz też taką dosyć ciepłą wodą. Wycieramy tą okolicę, żeby nam się do oczu nic nie dostało, ale też żeby zmyć z nich sen. Dobrze. To mamy zrobione. Biorę sobie kolejny płatek. I teraz odciskam. Tak, żeby wysuszyć sobie tą skórę. No, po takim peelingu naprawdę ten makijaż powinien nam się bardzo ładnie trzymać. Ja sobie zazwyczaj po każdym takim kroku przywracam naturalne pH w skórze, więc nakładam sobie to odrobinę toniku. Ponieważ nie lubię takiego efektu ściągnięcia po tych peelingach czy po żelach, więc zaraz sobie nakładam tonik. Teraz przechodzę do kolejnej rzeczy, jakim jest golenie twarzy. Nie wiem, dziewczyny, czy sobie kiedyś goliłyście twarz. Ja przyznaję się, że nie robię tego jakoś bardzo często. Zazwyczaj sobie to wykonuję po prostu przed takim ważniejszym wydarzeniem. Na przykład idę do kogoś na wesele i chcę, żeby ten mój makijaż nieskazitelnie trzymał się na twarzy przez no, dłuższy czas, bo wiadomo, to jest od rana, później cała noc jeszcze. Także to tak naprawdę jest około 20 godzin. Jeżeli chcę, żeby ten makijaż pięknie się trzymał na mojej skórze, to wykonuję sobie oczywiście te wcześniejsze kroki, a dodatkowo golę sobie twarz z tego takiego meszku, który gdzieś tam na skórze nam powstaje i dzięki temu podkład, puder przede wszystkim też będzie ładniej wyglądał, bo nie będzie osiadał nam na tych włoskach. Oczywiście od razu uprzedzam, że spokojnie nie będą Wam włosy rosły jakoś szczególnie mocniej po tym goleniu. Ja u siebie w każdym razie czegoś takiego nie zauważyłam. Natomiast tak jak mówię, no nie robię tego codziennie, robię to tylko jakąś większą okazję i wtedy sobie trymeruję twarz. Tutaj mam przygotowaną miseczkę z wodą. Ja to robię akurat z włosem. Tutaj najczęściej sobie zaczynam w tym miejscu, bo tutaj najwięcej nam się tych włosków gdzieś tam gromadzi. Przy okazji też, jak nie robimy sobie wcześniej peelingu enzymatycznego, to nawet te suche skórki nam pięknie schodzą z tej twarzy. I nawet zauważyłam też, że te produkty suche, które później nakładam, czyli bronzer, róż, one też bardzo ładnie się na tej twarzy rozchodzą, ponieważ nie zatrzymują się gdzieś tam najpierw na włoskach, tylko od razu przylegają nam do skóry. Ja akurat mam te trymery z Hebe. One są pakowane po 3 sztuki, kosztują około 15 zł. Jezu, aż widzę, jak te włosy tu lecą. Ale zarosłam. Fuh, sypie się. Ja to wykonuję na takiej suchej skórze. Ale do czasu sobie zamoczę w miseczce, tak żeby zmyć te poprzednie włoski. Czy zauważyłam, czy mi wyrastają włosy? Nie, nie zauważyłam niczego takiego. Wow. Wow. To sobie jeszcze wrócę do tego miejsca. Oczywiście, dziewczyny, to nie jest tak, że jak macie włosy i one są widoczne, jak się pomalujecie, to jest coś złego. Ja w ogóle, ktoś się chce golić, to niech się goli, ktoś się nie chce golić, to niech się nie goli. I tak naprawdę to jest każdej z Was sprawa i ja tylko Wam pokazuję, jak przygotowuję sobie swoją skórę pod makijaż, żeby on po prostu długo się trzymał. No to jest jedna z takich metod.
Co jeszcze sobie robię często właśnie w tym miejscu? O czym jeszcze zapomniałam wspomnieć? O regulacji brwi, to też jest bardzo ważne. Jeżeli idziecie do makijażystki albo same będziecie się malować, to pamiętajcie o tym, żeby jednak gdzieś te brewki sobie wyregulować. Wtedy łatwiej jest je pomalować, ten kształt jest ładniejszy. I ewentualnie możemy sobie też takie dłuższe włoski przyciąć. No nie każdy z Was pewnie będzie miała potrzeby robienia takich rzeczy. Mi akurat rosną czasami jak dzikie. Okej. Twarz ogolona. Przechodzimy do kolejnego etapu. Ja tak naprawdę sobie tą skórę jeszcze raz stonizuję, żeby ją sobie troszkę też namoczyć. I etap numer 58. Nałożymy sobie jakąś maseczkę na twarz. Szczerze mówiąc, nie zawsze używam maseczki w płachcie. Kupiłam akurat tą w Hebek, była na promocji. Wypróbujemy ją sobie. Tutaj mamy też w składzie kwas hialuronowy, który będzie działać nawilżająco, a wszystko, co nawilża naszą skórę, ale nie natłuszcza przed makijażem, działa tak naprawdę na naszą korzyść. Bardzo ładnie wszystko wygląda na naszej skórze. To jest taka maseczka w płachcie. Zazwyczaj jest tutaj tego żelu tyle, że naprawdę starczyłoby na dwie maski. Dobra. To niebieskie sobie ściągamy. A tą maskę nakładamy na twarz. Ok, i teraz 15 minut z tą maseczką na twarzy sobie, może nie siedzimy, ale pewnie mamy coś jeszcze do zrobienia. Ja w tym czasie sobie tutaj ogarnę to wszystko i wracam do Was za 15 minut. Witam się z Wami po 15 minutach. Ja już czuję, że moja skóra jest co najmniej o 10 lat młodsza, więc spokojnie sobie ściągamy. O, jak nie znacie, to wiecie, że lubię ten moment, kiedy ściągam maseczki. Halleluja! I teraz ten nadmiar możemy sobie jeszcze zmasować w naszą skórę. Szkoda by było to zmywać, więc sobie to po prostu wmasujemy. Zazwyczaj te maseczki nie mają jakiejś tłustej konsystencji. Raczej to są takie żelowe. Ja bym powiedziała, że te maski trochę tak działają bardziej jak serum, a nie jak krem. Więc jeżeli mamy tę maskę sprawdzoną, to zostawiamy sobie to na skórze. I na tak przygotowaną skórę ja sobie teraz nałożę krem. U mnie takim sprawdzonym produktem pod makijaż jest krem Cetaphil. No, on ma tutaj bardzo dużą pojemność, bo aż pół litra, więc no, już dosyć długo go mam. Nakładamy sobie pompeczkę. Nie boimy się też tego kremu. Nakładamy troszkę większą ilość. Ja sobie zaczynam makijaż od oka, ponieważ gdzieś tam cień osypany pod okiem będzie brzydko wyglądał, jeżeli będziemy mieć już tą skórę pomalowaną, będzie podkład, puder, a tak to zawsze możemy sobie coś jeszcze zmyć. Krem sobie rozsmarowuję na szyi również, on będzie miał dużo czasu, żeby się nam wchłonąć podczas malowania oczu. Tutaj dojeżdżamy mocno uszka. Pokrywamy. Dobrze. I tak przygotowana skóra jest już naprawdę gotowa na to, żeby ten makijaż nałożyć bardzo precyzyjnie, żeby ten makijaż nam się ładnie trzymał na skórze, no i przede wszystkim był trwały. W kolejnej części pokażę Wam, jak wykonuję taki makijaż, jakimi technikami, co robię, żeby on się po prostu jak najdłużej trzymał. I oczywiście zobaczycie też, jakich produktów do tego używam. Także jeżeli jesteście ciekawe tego, to oczywiście zapraszam Was do kolejnej części. Cześć!